I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Tomb Raider 1. Dziś jesteśmy w poziomie o nazwie Palas Midas. Dzisiaj tym poziomem będziemy się zajmować. No ja ostatnio nie miałem zbytnio czasu na nagrywanie, teraz sobie znalazłem chwilkę czasu. No bo to muszę lektury czytać, to muszę nauczyć się na sprawdzian. No w tym tygodniu mamy ich trochę. Jeszcze drze się na nas, że nie przeczytaliśmy żadnej lektury. A ile ja... Nie wiem, nie lubię czytać książek. Kiedyś to ja czytałem książki. No ale to było kiedyś. Nie dzisiaj, tylko kiedyś. O, jest też małpiszon. Lara, ale ci życia ubił. Lara, nie strzelaj w niego. Właśnie, teraz to przestała w niego strzelać. Tylko gdzie ta małpa? Wow, małpa! Ha, zabiliśmy. Chyba dwie tylko małpy były. Bo więcej to ja bym... Naprawdę nie wiem. No zapiszemy sobie pierwszy zapis w tym poziomie. No tamten to oczywiście był zapis, ale nie takim oficjalnym, jak, żebym tak mógł powiedzieć. Tu jeszcze jedną koty, albo... Małpa. Nie, po obrotem będą koty. Się tak nie bawię, małpo. Zdychaj, zdychaj. Ostatnio nauczyłem się w to grać. Muszę wam powiedzieć. I nie wiem, może chcielibyście nowe tło kanału na kanał. No bo to już jest troszeczkę stare. Nie ukrywajmy tego. Jest stare. Może to nie tu. Otwarliśmy drzwi do ogródka. Więc napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie nowe tło, czy nie. Jak się domyślacie, w tym poziomie będziemy mogli zobaczyć złotą Larę. No ta Lara nie będzie taka złota, jak w Tomb Raider Anniversary to było. To będzie ona brązowa, z brązu troszeczkę będzie zrobiona. Lara nasza. Będzie z brązu zrobiona. Przemieni się w brąz. Jeszcze jedna małpa. No to małpo, chodź tu. Boję się. Wow! Wyleciała. Zabij to coś. Ha. Jeju! Ile ich? Więcej matka ich nie miała. Normalnie tyle ich się nasrało. Rzeźnia normalnie. Naprawdę. Chyba to już wszystkie. Mam nadzieję, oczywiście. Jeśli domyślacie, to w tym poziomie będziemy musieli zbierać sztabki złota. No tak. Będziemy musieli zbierać sztabki złota, no bo co innego. No dobra. I mi się ładuje? Dobra, 4 minuty. A nie dużo. Fajnie. Jak zauważyliście, to w ostatnich odcinkach nie dawałem tego obrazka Let's Play Tomb Raider 1. Nie wiem czemu. Po prostu tak jakoś tam nie idziemy, bo tam będzie mogli później pójść. Możemy tam iść, ale nie mamy tam dokładnie teraz takiej tak bardzo po co iść. O my g! Nie zabijaj Lary. Pod żadnym pozorem. Lara ma broń.
Nie zawaha się jej użyć. Aligatorze. Wstrętny. Nie lubię ich. Wiele ich będzie w następnym poziomie. Następny poziom to chyba będzie The Cistern? Właśnie nie wiem. Pójdziemy tam, bo... tam będzie parę niespodzianek. Herbatki zapomniałem sobie zrobić. No niestety. Już mi zaschło w gardle. W ogóle ładna jest pogoda. Znaczy myślałem, że dzisiaj będzie taki deszcz padał, no bo rano tak troszeczkę kapkało u mnie. I myślałem, że będzie lało jak diabli. No ale na szczęście nie lało, nie kapkało. Bo tam jest małpa. Albo nie. Właśnie, no małpa jest. No, zabiła ją Lara. No i kapkało u mnie, nie pojechałem sobie na rowerze do szkoły. O, była taka ładna pogoda. Znaczy nie była ładna pogoda rano, ale teraz jest. Chociaż w pogodzie mówili, że będzie lało. Ale oni jak coś tam powiedzą, to nie wierzyć lepiej. Jeszcze będą po której ze stron lwy. Czyli tam. Wow, Lara. Lara. No skacz do tyłu, a nie cofaj się. Do tyłu, idiotko. Ta Lara jest normalna. Zabij go. O, nie wejdzie tutaj. No, realnie się boję. O, Lara! Przepraszam, że się trochę tak rozdzieram, ale... No wiecie. Lwy mnie straszą, tak? W ogóle gra mnie straszy. Jeszcze nie toperze. Zabij je, Larę, bo wiesz, jakie one są. Nienawidzę nietoperzy chyba najbardziej w tej grze. Słyszę ogień. Ale dobrze, że pamiętam jeszcze ten poziom. Nie tak dawno nawet w niego grałem. Na zapisach kuzynki. Wrennej kuzynki. Tak, moja kuzynka jest wrenna. Większość. No, skąd te małpy i inne takie potwory się biorą, to ja nie wiem. Już musimy użyć tą apteczkę, co zdobyliśmy. LOL! Zdychaj. Lara cię nie lubi. Ja nie wierzę tej grze i ja dlatego tutaj biegam z pistoletem. 8 minut. Kto wie, może to nie będzie długi odcinek. Przecież ja nie lubię tego poziomu. Jeszcze ani razu nie zginęliśmy. To byłby cud, gdybyśmy nie zginęli. Co nie, Lara? Jeszcze miałem wam mówić, ale zapomniałem se. Małpy. To jeszcze będą małpy. No właśnie. Zabij to coś, Lara. To te kwadraty. Trzy? Ja się nie zgodziłem na trzy. Do tyłu, idiotko! Wow, zabiję, no. To jest trudna. Zdechły. Zrobimy rzeźnię, Lara. No spierduchę, co nie? Jeszcze coś? O ile pamiętam, to w jednym z takich pierdołek będzie coś. No ale dobra, to będzie taka zagadka. Nie pamiętam tej zagadki. Y to chyba znaczyło, że dźwignia, która będzie tam na górze, nie widać stąd, no trudno. Nie umiem ustawiać tak tej kamerki, może mi ktoś powie. A jakoś jeszcze mi było potrzebne takie coś. A
A te gamma to chyba było w górę, otwarte, coś takiego, nie wiem. Naprawdę. Dobra, to będzie głupie. Tomba w Tichokan, grobowiec Tichokana. Jak widzicie, doszła. Wredna baba. Czyli moja kuzynka. No nie tylko, jak widać, ona jest wredna. Wredna jest również Lara. Mówiłem, że Lara jest wredna. Mhm. Oczywiście. Dlaczego by nie? Złapać się. I łap się, Larcia. No bo niekiedy ta gra jest taka wnerwiająca, że nie pozwoli nam się łapnąć. Czekajcie chwileczkę, muszę coś zobaczyć. Myliła mi się przyciski, na serio. Dobra, okej, okay, jestem. Sprawdzałem, czy się tylko nagrywa. O! Lara? Nie wnerwiaj. No i się przysyrało małpisko. Zabij je, póki jesteś na górze. Ej, gdzie za kolumnę uciekasz? Wracaj! Wstrętna małpo. Chowaj tą broń. Ja sobie nie ufam, dlatego se klepnę zapis. W piątek jest Dzień Dziecka. Jakby ktoś się pytał, to... to są moje urodziny. Wiedziałem. No niestety zrobią nam taki indiański Dzień Dziecka. Znaczy podstawówce. Chociaż gimnazjum pewnie też. Strasznie mi się chce pić. O nie, Lara! Jesteś wnerwiająca jak... jak moja kuzynka. No i zacięło się. No i gra mi się zawiesiła. W ogóle ja zauważyłem, że ta gra mi się zawiesza wtedy, kiedy nagrywam. No, dokładnie. Wtedy, kiedy fraps jest włączony i... i wszystko. Wtedy mi się zawiesza. Tam coś jest. Tam jest niespodzianka. A ja chcę niespodziankę. Zapiszmy lepiej. O, na tym samym. O, Tarzan Lara. Ale niespodzianka. Ale super, naprawdę. Super ta niespodzianka jest. Tak jak ja mówiłem, to ja nie mam czasu na nagrywanie, bo... no bo dużo tej nauki mamy niestety, lektury. No już mówiłem na początku. No głupie lektury mamy. To raz. Dwa, to nie lubię szkoły. Trzy, to musimy dostać się tam. Okej. Może skoczy Lara tam. Jeszcze nie wiem, o skocz, skocz. Wiedziałem, że nie skikniesz tak jak cza. Pić mi się chce. W ogóle to będą głupie sale. Ta z ogniami będzie głupia. Bo tutaj Lara... musimy jakąś taką kombinację zrobić dziwaczną, jak diabli. No ja nie wiem jak. Jeszcze może troszeczkę. Niech tak, tak? Okej. No i... no trudno. Skoro nie tak, to dobra. Nieważne. Właśnie tu. No. Sorki, że zamilkłem. Zaschło mi w gardle. O, ja cię, Loro! Wkurwiająca babo! Ty wredna świnio! Prosiak jeden. Ona wygląda w tej grze jak prosia. Szczerze, naprawdę.
O, ładnie teraz skoczyło. To jeszcze jeden save w tym samym miejscu. O, udało ci się. Może dobrze, że przeszliśmy na początek dom Lary. Bo tu się troszeczkę nam przydaje to, co poznaliśmy tam. Przecież ta gra jest po angielsku, w ogóle klasyki zawsze są po angielsku. Tomb Raidera. Nie widziałem jeszcze klasyka Tomb Raider po polsku. Szczerze, naprawdę. Okej, zapiszemy. Bo trochę przeszliśmy. Ojej. Tu będą pływające szczury. Ja ich nie lubię. Dobra, może już tutaj nie potrzebujemy. Okej. I tak, zaraz zobaczymy. Na pewno tak, bo... Bo pamiętam jeszcze. I otwieramy sobie przejście. Nie będziemy musieli już kolejny raz pokonywać tych głupich kolumn. No, chyba że ktoś chce je pokonywać 3-4 razy, to proszę bardzo, ale ja nie polecam. Tam widzę kolce. Piciu, piciu. Pić mi się chce. No właśnie, proszę, zapiszmy. Tutaj powinna się pojawić melodyjka. No niestety ta melodyjka się nie pojawi, bo wycięli stąd... No właśnie, wycięli z tej gry takie melodie właśnie. I to jest troszeczkę głupie, że tak wycięli, no bo tak. W ogóle nie pamiętam, gdzie tutaj znajdowały się takie dobra, jak sekrety. Nie, jeden wiem. Jeden to był w jakimś kanale wodnym, gdzie były krokodyle, coś takiego. Może przelecimy... Lara! No kurde, widzieliście? Się idiotka nie złapała. A tak to byśmy przeszli. O, ja cię... Nie mam do niej nerwów. Naprawdę. Pojadę nad morze. Już wam wyjawiam swoje plany. W lato. I z pewnością mnie nie będzie przez pewien czas. Drugi raz tak samo. Ale to w lecie będzie. Aha, jeszcze chyba będzie zimna szkoła, ale nie wiem. Nie mam pojęcia. Coś tam mi mówił kolega. Czy ja dalej zimną szkołę, czy coś takiego, ale... No ale... Znowu mi się coś... Zwiechało. Widzicie? Escape'a nie mogę dać. No ja cię. Okej, jestem. Postanowiłem to przejść bez was. Wiecie jak to robić, tylko tam musicie kliknąć troszeczkę później, o jedną sekundę później niż ja. No może sekundę. Bo sekunda to jest długo w tej grze. No i oczywiście pierwszą sztabkę złota. Złota, masło myślane. Nie złota, tylko ołowiu. Na dnie będą szczurki. Nie wiem, uporaliśmy się z nimi. A może uporamy się z nimi. Dobra, zapiszmy grę, bo ja sobie nie ufam. Epic skok! Zrobi się? A, zrobił się. Pewnie nie zabiliśmy szczurów. Szczerze to ja nie lubię szczurów pływających. W ogóle ja nie wiem, jakim cudem te szczury tutaj pływają. Loro! Wychodź mi. I rozpraw się z tym gównem. Brzydko mówiąc. Aj, po Bożemu. Pójdziemy sobie do kolejnego miejsca. O my g! Magilla! Skądś tu przyszedł, Magilla? Powiedz mi. Nie wiem, z jakiej to bajki Magilla jest, ale dobra.
To może pójdziemy sobie na koniec bez przysunięta. No nie chce mi się zgaduć z gadula, może jeśli się uda. Na razie to tak. ostatnie i trzecie ma być włączone, dobra. Ostatnie i trzecie. Pamiętajcie. Jakby co to mi przypomnicie. Strasznie mi się chce pić. Mam, kupiłem sobie dzisiaj wodę w sklepiku szkolnym. No ale... Nie mam jej przy sobie. Czyli tak, ostatnie miało być... W ogóle, który to będzie? Aha, pan wiem. Wiem, która to będzie sala. Ostatnie i... Trzecie? Chyba to jest trzecie, nie? No, nie wiem. No. I to do góry. Musiała się udać, bo jak nie, to się wkurza. Zapis. Aha, ja znowu się mylę. Wczoraj. Znaczy nie wczoraj, w ostatnim filmiku jak nagrywałem. Tygrys, tygrys! A to był lwy. Lwica nawet można powiedzieć. Nie wiem co to jest. Dobra, nie miejcie mi to za złe. Że mówię tygrys, tygrys. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe. Ojej, kolejna niezbyt fajna sala. Te sale w ogóle nie są fajne. Aha. Fajne kolce. Co my tu mamy? Widzę, że to da się przesunąć. Aha, wiem co to będzie. Aha, wiem, pamiętam. Najgorsze jest to, że nie pamiętam jak trzeba było dostać się... Ojeju, tam. Tutaj powinna być wajcha. Wajcha? O, jest wajcha. Szkoda, że wszystkie są takie same wajchy. Wiem, straszny dźwięk. Czemu nie? Na początku myślałem, że coś się... nie wiem... Ściana jakoś się przesuwa, coś takiego. I zgniecie larę, wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. Dobra, to idziemy po... Oh my God. Po kolejną sztabkę ołowiu. Tam? Wiecie, nie wiem. Nie miałem takiego pecha, że wracając to zawsze... Bo ja nie wracałem tak tradycyjną sposobem, tak po Bożemu, jak widzicie teraz. Tylko skakałem tam od razu i zawsze... tam spadałem na kolce. Ktoś mi się spytał jeszcze, czy będzie długi... długa ta gra jest. No ta gra jest dość długa, bardzo. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc. No została jeszcze ta Grecja. Dwa poziomy tej Grecji. Będzie Magilla. I dwa poziomy Grecji zostały jeszcze i... Magilla! Nie wal w nią. Zdychaj. Dwa poziomy jeszcze zostały w Grecji, bo Decistern... Chyba następny. I co? No i jeszcze został taki poziom o nazwie... Tomb of Tichokan. Właśnie. Tomb of Tichokan. Właśnie, o to mi mówię. Ja zawsze miałem tu taki problem. Dobrze, że zapisałem. Sorki wyłączają się, patrzę jak dzieci się bawią. Tutaj. Dobra. Lara widocznie chyba nie straciła życia. No to super. Magilla, jesteś tu?
Nie ma już magii, to fajnie. W ogóle jak te ołowy wyglądają? Late bear. Chyba tak. Late chyba jest ołów. Nawet nie wiem. Nie pytajcie się. Aha, zapomniałem. Jeszcze ostatnie zostało drzwi. Drzwiczki ostatnie. Kurde, pomyliły mi się przyciski. Czyli... trzecie i czwarte ma być zamknięte. O nie, ostatnia sala będzie głupia. Jak się domyślacie, to będzie sala... ta pierwsza chyba, którą przechodziłem w Tomb Raider Anniversary w Palace Midas. Nie, nawet to była pierwsza. To będzie sala, która jeszcze nie była. Czyli to będzie sala... No ja wiem. Nie wiem. To będzie sala z tym... Tam, gdzie była ta relikwia, gdzie trzeba było pudło włożyć w Tomb Raider Anniversary, żeby do niej się dostać. Wiecie. Chyba już. Okej. Okay. Nie, to chyba było do góry. No nie wiem. Zobaczmy, czy się otwarło. Kurde, larka. Pokaż nam drzwi. Otwarły się? Otwarły. Dobra, to idziemy. Bo nie mamy już nic do roboty. Mhm. Może zapiszemy grę, bo nie pamiętam, kiedy zapisywałem ostatnio. Ojeju. Nie wiem, tam będą jakieś zwierzęta? Widać nie. Same małpiszony tutaj są. To ta sala. Musimy tutaj pobałaganić, tak jak w Summer Anniversary to zrobiliśmy. Nie pamiętam, czy tu będą jakieś zwierzaki? Chyba nie. Tutaj nie ma, za szczęście. Nie ma tutaj chyba. Nawet nie wiem. Musimy tą kolumnę jakoś posunąć, tam zrobić bajzel. O, boom. Czemu takie efekty tu na przykład nie usunęli? Nie usunęli. Zostawili. Ja wolałbym chyba bardziej taką melodię, która się nie pojawiła w tym. W... wiecie w czym. W pierwszej sali. Mamy taką mi się niespodziankę, nie mamy. Aha, pierdołka. Nic nie mamy. Pić mi się jak chciało. Nie mam nic do picia. A nie przerwę nagrywania, bo tak mi się podoba. W ogóle nie wiem, czy jutro mam jakiś sprawdzian. Trudno, będę się później zastanawiał na tym, czy mamy jutro jakiś sprawdzian, czy też nie. No i taki bajzel tutaj zrobiliśmy. Widzicie? Brzydszy niż Tomb Raider Anniversary. To chyba oczywiste. No pięknie. To nie było mądre. Nie, bo ta idiotka mi nie skoczyła. No, nie chcemy czekać już. Co jest? Znowu to samo, co było w Wikabambiony. Trudno. Jak ktoś by był ciekawy, to mi gra w się już tak zwiechała już po raz... chyba czwarty raz. No, niestety. Nie wiem, jak tutaj się skakało. Okej. Okay. Ale stąd tutaj nie skoczymy chyba. Niestety musimy... zrobić tak. Jak ja! Aha. Widzicie? Umie! Dobra, gdzie teraz mamy skoczyć? Aha, tam. Chyba. Dobra, zapiszemy. No wiecie.
Jak ta gra mnie lubi. Okej. Czyli teraz tam. Mi się nie mylę. Lara Croft. Ona jest chyba hrabiną. No, ona jest hrabiną, to trzeba na niej z jakimś szacunkiem. Ojej, już bym zapisał. Całe szczęście, że zauważyłem. Nie, to nic nie będzie na początek. Dobra, pójdziemy może do sekretu na początek. W tym pierdołkach. Ktoś powiedział, o Jezu, jakie to kwadratowe. No strasznie to jest, wiem. No ale to klasyk. Tam były dwie małpy, które oczywiście mi się nie chcą pokazać teraz, bo się boją. Ojej. Lara. Takie to jest małe? Pięknie, no. Pięknie, Lara. Wyspa, planeta małp. Wyspa małp. Jest wyspa małp. Jest, jest. Koło Nowego Sącza. Ejaju, Lara, dlaczego jesteś niedobra? Nie, bo jeśli tutaj spadnę, to chyba... A nie, to jest jakiś zjazd troszeczkę. Co to jakiś zjazd? No! Dobra. To było tylko testujące. Wiem, mam nadzieję, że nie słyszycie tego, jak mi skrzypi... Nie kolano. Ani kolana. Masło maślane. Miałem powiedzieć kręgosłup. Ale powiedziałem w ogóle co innego. Chodziło mi o kręgosłup i o kolana. No skąd? Zdychaj! O nie. No tu są krokodyle. Nie chcę. Nie chcę do krokodyli. Byłaś. Użyjemy na nich. Tak? Nie. Nie no, dlaczego nie ma naboidosz shotguna? Dobra, wyciągaj to. Ja cię proszę. No, zdychaj! Fajnie, ale nie chciałem, żebyś mi tak tutaj... Zabij go, zabij, zabij, on nie może doleć. No. Tam chyba nic nie było. Szczerze nie wiem. Jeszcze tutaj były krokodyle, bo pamiętam, tam był sekret, takie... W takim... w tym kanale był sekret. Pamiętam. Tylko nie wiadomo, gdzie one są. O, widać było. Zabij go! Zabij, zabijaj, 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 zabijaj! Uciekasz! Wracaj tu! Lara może przed tobą uciekać. Wypływaj, no. Wypływaj. Dobra, zapiszmy. A może nas nie zabiją? Mało prawdopodobne. Nie jest Lary. Dobra, płyń Lara. Je do tyłu, tu. Zabij je, póki one są tutaj. Wracaj tu, wracaj! Świnia. Dobra, tutaj będzie krok... Dobra. No, przylazło to teraz. Zabij go, Lara, póki on jeszcze jest. Jak widzicie, tamta apteczka to jest sekret na tamtej, ale nie dojdziemy tam, wypływając z tej strony. Więc będziemy musieli się namęczyć. Nie wiem, czy zapisywałem, ale zapiszę kolejny raz. Chyba nie. Nie zapisałem, bo czytam jeszcze pamiętam. Ojej, mi się chce pić. Nie! Nein! No! Jak jest nie po japońsku? Nie wiem. I ten naki mosto jest smacznego. Znam parę słówek po japońsku.
Nie! Nie zapisz, tylko save'nąć. Nie save'nąć, tylko load'nąć. Masło maślane, wszystko mi się myli. Niestety. A ja chcę to wszystko zrobić. Jak to wszystko zrobić? Ja chcę to szybko robić. Jak chcę to wszystko szybko zrobić? Nie! Ktoś się mnie pytał, jakie ja są moje ulubione kanały. No ja dość często ulubione kanały, no to nie ma takiego ulubionego kanału, żeby regularnie oglądać. Ja oglądam takie parę takich osób. Ale czasami... Kurde! Rzadko oglądam te osoby. Dlaczego ona się odbiła z tamtej strony? Jak Senka czasami oglądam. No dość często, jak wysyła filmiki. Oglądam też DSW25 czasem. No i parę jeszcze takich osób, jak zrobią let's play z gry, którą lubię. Kurde, nie to chciałem zrobić. O nie no! Znowu! Co to się stało? Już piąty raz mnie wyrzuca, leci na gra. Dobra, jestem. Postanowiłem przejść to... No bez was. No i mamy pierwszy sekret. Nie wiem z ilu. Szczerze mówiąc. Mówię tak smutno troszeczkę, bo... smutno, bo mnie gro nie lubi. Szczerze? Gro? Odwzajemniam to nielubstwo twoje. No. Daleko jeszcze ten kanał płynąć będzie. Chcę zejść na dół. Na dół w sensie, że... no wiecie, tam na dół. Babkaczko, i po coś jeszcze. Tylko nie pamiętam, jak tam się schodziło. Dobra, może zapiszemy, bo... Wiecie, o co chodzi. Ojeju. Jeszcze oczywiście małpę słyszę, Magillę. Gdzie jest zjazd? Nie! Magillo! Zabiłeś Lorę! Nie wiem, skąd ja wziąłem tą małpę Magillę. To były takie bajki. Takie bajki szły. Pies Huckleberry. Nie wiem. Szczerze. Może duża? No to tak. Magilla, odpłacę ci się teraz. Zapłacisz za to, że utupłeś Larę. Dwie chyba były Magille. A widzę tu jedną na razie. Może jedna była? Szczerze, nie wiem. No jest apteczka. Mała. Mogłem użyć małej apteczki, a nie dużej. No trudno. Nawet mi teraz życie nie ubyło. Przez tą Magillę. No dobra, idziemy dalej. Gdzieś tam. Przecie. Ja zginąłem w tym poziomie? No, zginąłem na pewno. Ubity przez Magillę. Tnie mi już. Magilla! Nie! Loro! Jest to. Okej. Dobra, okej. Jest tu coś? Żadne oprezę! Tu! Magilla! Magilla, Magilla, Magilla! Magilla! Zabij Magillę, Lara! Omondy. Omegy! Tam jest duża apteczka, ale dobra. Najpierw tutaj. Nie, no nie wierzę! Nic tu nie dali?
Nigdy nie dają wtedy, kiedy trzeba. Dobra, tutaj gdzieś trzeba było podejść, nie wiem dokładnie dokąd. Chyba do końca tego. Chyba do końca tutaj tego. Szczerze nie wiem. Dobra, zapiszemy. No, na tym samym. Co za różnica, nie? Łap się! Łapałem właśnie. Dobra, czemu nie chcesz mi wyjść? No. Dobra, bier mi to. Bier apteczkę, bier apteczkę, no bier ją. Bier apteczkę. Bier ją, bier, bier. Bier! No bier, idiotko, bier! Ile razy ja jeszcze muszę się powtarzać? O! 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 Nie no! Pomyliłem, sorka! Znowu coś się ze mną dzieje. Oj, spać mi się chce. Dobra, bier ją. Nie. Zaschł mi w gardle. No niestety, już. Chyba czy sztabki ołowiu czy trzeba było zdobyć. Szczerze, nie pamiętam. Nie. Was brakowało na przyjęciu. Deliory. Nara, wydziwiasz. Proszę cię. Słyszę te nietoperze, ale nie mam pojęcia, gdzie są. Dobra, może zapiszemy, bo troszeczkę zrobiliśmy. Okej. Tutaj, w tą stronę. W tą. No teraz! Zdychaj. Zjadam życia. Ty świnio! Krwiopijco! Jeden wrenny krwiopijca. Ojej. Nic tu nie było? Nic. Nie. Gdzie były sekrety? Szczerze mówiąc... Nie, tam nie. Tam też nic. Dobra, nieważne. I tak chyba te sekrety nic nie robią w nam w grze. No chyba znajdźki tylko... Jak ktoś chce. To co nie jest... Mógłbym pokazać, ale dopiero tyle, ile ja pamiętam, gdzie są sekrety. To ja pokazuję. Okej. Okay. No, można wejść tutaj? Nie. Myślałem, że się da. Kurde lara. Prosiaku, właśnie tu! Nie, ona wygląda tylko w tym... W tej części Tomb Raidera. W pierwszej, klasycznej. O nie, to będzie głupie, głupie, ale duża apteczka jest do zrobicia, haha! Dobra, zapiszmy. Nie pamiętam. Co było na dole? Ale to nieważne. Gdzie się dostawaliśmy dnem? O, udało się. I who's the boss? Who's the boss? Survivor the boss. Nie, tutaj się skakało jakoś tak, czy co? Dupnęliśmy. O ziemię, trudno. Apteczko! Mamy dużo dużych apteczek tu. Nic takiego, takiego się nie stało. Cici kokam. Aha, wiem, wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na górze, na balkoniku tego pomieszczenia, skąd przypłynęliśmy. To będzie oczywiście Leon. Bo dlaczego by nie? Lew, tygrys, lwico, lwico, chodź tu, lwico, 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 zabij ją, Lara, zabij, zabij lwicę, zabij lwicę.
Ha, zabiłaś lwicę. Zira. Tak jak ta imię Zira, chyba, bo już nie pamiętam. Chyba z Króla Lwa 2 albo 3. No to wie. Nie mi się nagrywa. Ojej. Strasznie długo. Jednak ten let's play będzie długi odcinek. Właśnie tu, a nie skacz, idiotko. Dobra, zapiszmy, bo wiecie. Nie pamiętam, gdzie ostatnio zapisywaliśmy. I tu będzie jeszcze jeden aligator, czy jakoś tam, czy krokodyl. W tej wodzie oczywiście. Dobra, może nas nie zje. Będziemy sprytni, to nas nie zje. Dziabnął! Wredny pasożyt. Raz ty mu oddaj, Lara. Oddaj mu, oddaj, a nawet możesz go zabić. Małe IQ miał. Nasz przeciwnik Larka. Ja mam duże IQ chyba. Bo jak nagrywałem losty, to... to zrobiliśmy test na IQ. Tak, jeszcze wy. Jeszcze jeden. I będzie sztabka ołowy. Zapiszmy tą grę, bo tak. Nie strasz nas, ty Tigera, który tam jesteś na dnie. Ostatnia sztabka. Ej, coś tam jest? Coś tam jest? Sorki, pomyliłem wszystkie. Nie, nic tam chyba nie było. Bierz tą sztabkę, idiotko. Nie wiem, gdzie są sekrety trumna. Pokazuję wam tam, gdzie pamiętam, gdzie są. Więc to tyle. To jakoś się schodziło. Chyba tak. Nie no, dwa? Ja na dwa się nie pisałem. Zabij to coś, kociaka. Lorka. Nie no, myślałem, że będzie jeden. A to dwa. No to przychodzi ludzkie pojęcie. Dlaczego nie ma tutaj naboju do tego, do shotguna? To ja nie wiem. Kurde, Lara! O, możemy was tą zabić! Haha, zdychaj, 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 zabij go, zabij. Zabij kociaki. No i uciekł. Skurwysynek. No dobra, chyba... Dobra, może zabijemy go. Dobra, może zapiszemy. W ogóle skąd one tutaj przyszły? To pomieszczenie, w którym zrobiliśmy rzeźnię z małpami. Leci, 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 kotur! Oho, zdychaj, kłocisko. Katus, to ty. Mówiłem do kotka. Nazywa się Katus Kitty Cat. Tak jak ten kot z reklamy karmy dla kotów. Tak mi się kotek nazywa. Leży sobie, dokładnie śpi. Tutaj będą małpy? W ogóle nie wiem, w jakim cudem tutaj małpy mieszkają. Nie, w tym ogrodzie nie będzie chyba małp. Fajnie ten ogród wygląda. Duża apteczka. Dobra, Lara, mogłabyś tak... łaskawie... wejść nam tutaj. No jak ja cię proszę.
i wziąć tam dużą apteczkę. No i pójdziemy do Midasa! Midasa! Chyba mówiłem wam legendę o Midasie. No przypuszczam, że każdy znał, słyszał ten mit. O tym Midasie, no już mówiłem w tym wersarium, dobra, ale powiem jeszcze raz. Midas był królem takim, kto chciał pieniądze dużo i dano mu taki dar, bogowie mu dali, którym czego się tykał, to dotykał, to zmieniał w złoto. Tak się zaraz stanie z Larą. No i pił zupki tam przez jakieś słomki i takie inne, takie wszystko, co dotykał, zamienił się złoto i więc chyba raz tam się dotknął. Przepraszam. Że aż sam się zmienił w złoto. Tutaj widać jego nożyska. Chyba tutaj nic nie było. Dobra, Lara złocieje. Nie jest złoty kolor, jest taki żółtawy. Szkoda, że się nie rozbiło. Load game. Dobra, dodajemy, przemieniamy w złoto, nasze sztabki złota. I idziemy dalej. Ładnie wygląda ten. Te światełko przy rękach Lary. Chociaż szkoda, że nie widać tego, jak się zmienia to złoto. To nie było takie w Tomb Raider Anniversary. W ogóle Midas nie mała takich nóżek jak w Tomb Raider Anniversary. No nie ma palców. Niestety. Nie wiem. Dobra, to zapiszmy, bo chyba wszystko mamy, nie? I idziemy do ostatniej sali. No, Gold Bear. Okej, Lara, leć. W ogóle mnie to dziwi, że tutaj nie ma takich ludzi żadnych, czy to oni odnaleźli ludzie, czy co? W Tomb Raider 1. W ogóle tak mało jest ludzi w tej grze. Zawsze było. Mało. Dobra, tu pójdziemy do ostatniej sali, bo to już nic takiego nie będziemy mieli do roboty. W sali, w której włożymy te Gold Bear. Oczywiście na ten balkonik sobie jeszcze pójdziemy. No mi się podoba. Dobra. Czyli 2, jeden na końcu, drugi na końcu. Okay. Dobra, to wiemy. Nie mi się nagrywa. 54 minuty. Myślałam, że to będzie krótszy odcinek. No ale wiecie, że mi zawsze wychodzić będą długie odcinki, nie wiem czemu. Dobra, dajesz w górę to. Jak to zaraz nagram, to nie wiem. Pójdę sobie gdzieś... na pole chyba, chcę pojeździć na rowerze. Ej, dwa na końcu mają być chyba w dół. Nie, nie, nie. Sorry, co ja mówię. To ma być w dół. To ma być w górę. No i wylecą koteczki. Trzy chyba. O ja cię, ale Lara, taki bóg tutaj zrobiłaś. Nie wierzę, że ona by tak doskoczyła. No jak zapisujemy grę przed walką z kotami. Bojowe koty, wychodźcie. Chyba jeszcze jeden był. Tak mi się wydaje, że jeszcze jeden był. Może mi się wydawało.
Tutaj idziemy, być tu jakiś prezencik dla nas. Za pokonanie. O, on w końcu naboje do shotguna. W ogóle ile oni dają na tych naboi? O, ja cię dwa na jednym? To mało strasznie. No trudno. O, widzieliście? Jak Larka przeżyła ten zabójczy skok. Gdybyśmy tutaj włożyli ołowiu te sztabki sztabki ołowiu, to by nam drzwi się nie otwarły. Tylko muszą być złote. Bo tu nawet jest napisane złote, 3 złote. Bo jest ten. Sztabka złota. I rzymskie 3. Rzymska 3. Lara. I otwierają nam się drzwi. I będzie koniec tego wrennego poziomu. To nie Larka? O my g... 1/30 sekret. No ale dobra. Więc tak, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie, że oglądaliście mnie. I piszcie mi, czy chcecie ten nowy tło, czy też nie. Więc ja się tutaj z wami żegnam. Cześć, do następnego.